Christ almighty. A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w oszustwach Drake'a. Kontynuujmy tą zacną, jakże widowiskową przygodę. Okej, poustawiam tu sobie wszystkie kabelki, żeby... Dobrze, już jestem. Niepokojące losy są naszych przyjaciół Chloe i tego kloca, który nam towarzyszył. Tędy nie przejdziemy, zamknięte. Tak, podejrzewałem, że tędy nie przejdziemy, ale... Może tędy? Tędy. Ty to sprawdź. Ja tu poczekam. Dobra, poczekaj tu. jak się dogadują, dobrze. Ja tu poczekam. Dobrze, poczekaj tu. Dobra, sali, czysto. Chodź. Mamy broń, także jesteśmy przygotowani na wszelką okoliczność. Chociaż co niepokojącego mogłoby się wydarzyć w tym zabytku? Cholera. Dobrze to wszystko wygląda, co? No, może tam troszkę rozmyte, ale generalnie dobrze. Już są... Naprawdę, jak dla mnie większość współczesnych gier na konsole mogłaby tak wyglądać. Ważne, że to świetnie chodzi. To jest dla mnie istotniejsze niż jakieś super efekty graficzne. Wejdę na górę i sprawdzę, czy jest bezpiecznie. Dobra. Jak bardzo... O! Och, święty Jezu. Nie, ale było gorąco. Dzień jak co dzień. Jeden taki błąd i nagle wszystkie przygody Drake'a mogłyby się zakończyć. Boleśnie i gwałtownie. Wyobrażacie to sobie? Nagle opowieść się kończy, bo nasz bohater spadł z klifu. Ale na tym polega bohaterowanie, że się nie spada z klifu, nie? Robi się różne dziwne rzeczy i wszystko jest okej. A co my tu mamy? To jest coś do znalezienia? Nie, to są po prostu jakieś takie... przy oknach... zaczepy czy coś. No dobra. Och, jesteśmy w środku. Już? Tego mi brakowało. O cholera. Przyjrzyjmy się tej niepokojącej sytuacji. Gdzieś tu był jeszcze jeden przeciwnik. Teraz mamy taką spluwę, że każdego kładziemy jednym strzałem, nie? Tu jest jakaś drabina na górę. Co? Cholera, nie chciałem narobić hałasu. Mam cię. Nie. Okej, już wszystko wiem. Serio, rzuciłem sobie go w twarz? Skończyło się ammo? Nie. Dobra, oberwał solidnie. Trochę zamętu to było, ale... generalnie wszystko poszło... zgodnie z jakimś tam planem. Weźmy sobie to mikro. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Tu jest więcej ammo. Tu są jakieś granaty. Czemu te łotry już tu się pojawiły tak od razu, co? Tego nie otworzę. Czy mamy jakiś kierunek? Założony wcześniej? No niespecjalnie. Co to jest? Para 9. Dobrze. Ufamy takim pistoletom bardziej niż mikro. Na czym to stanęło? Stanęło na tym, że trzeba by sprawdzić, dokąd mamy się udać. Być
Może z góry będzie łatwiej. To jest tylko jakieś podświetlenie. Aha! Sprawdzimy. Tutaj. To może być dobry kierunek. Przydałaby się jakaś lampka. Żeby sobie drogę oświetlić, ale... Czy ja wiem? To nas donikąd nie zaprowadzi. Najwyraźniej te wrota na dole będą miały najwięcej sensu. W zasadzie te wrota po tej stronie. Dobrze. Dziękuję za wskazówkę, to się zawsze przydaje. O Jezusie drogi. Dał radę sam. Chodź, czysto. Co ty wyrabiałeś? To co zwykle. Słuszna uwaga. Dokładnie to co zwykle. Wiesz co, wydaje mi się, że we dwóch to otworzymy, co? Chodź, pomóż mi. Tak właśnie podejrzewałem. Zauważyliście? Że w Neitanie, dopiero teraz w tej części to widzę, jest strasznie ubogi ambient, to znaczy tu w tle się nic nie dzieje dźwiękowo. Chociaż teraz otworzyliśmy wrota, jakiś wiatr się... Chodź, pojawił. Ale poza tym jest strasznie cicho. Lepiej się pospieszmy. Spokojnie, nie ma się co spieszyć. Sally, tutaj, odsuń się. Narobimy z hałasu i niepotrzebnego zamętu, co? Teraz się pojawiają jakieś dźwięki, co? Co my tu mamy? Studnia, okej. Nic nadzwyczajnego. Przyjacielu. Opuścisz mnie, chłopaku? No właśnie. Zaskakiwanie w dół to nie jest dobry pomysł. Jest tam coś? Dobra, sekunda. Sprawdzę. A zawsze coś jest. Gdzieś. Pytanie, czy to coś ma jakiś sens. Jesteś mój. Cholera, można to było po cichu załatwić, nie? Skubany wyszedł i od razu zaczął strzelać. Poza tym cisza. Tu jakiś skarb. A poza tym tylko łajdaki, które się gdzieś tu kręcą. Aha, ktoś się bawi jakąś furtką. Nate, tutaj! Cofnij się, strzelę w zamek! Chryste, nie mógł się cofnąć? To był ryzykowny strzał. Bezpieczeństwo. Szansa, że się spadnie z dużej wysokości. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej. Co się dzieje w tym tajemniczym miejscu? Roi się tu od agentów. Kater i Chloe mogą być w niezłych tarapatach. Gdzie oni się podzieli? Chciałbym wiedzieć, tak szczerze mówiąc, to nie mam nawet pojęcia. Gdzie tu należałoby się udać? Tak trochę błądzę. Wrażenie, że tu mnie jeszcze nie było. Myślałem, że kolejna studnia. Co, Licho?
Nie jesteście we Francji? No, was ratujemy. Przed czym? Myśleliśmy, że was złapali. Albo gorzej. Niby czemu? Talbot złapał nas w szato, zastawił pułapkę. Tak, uznaliśmy, że was też śledzi. O tak, na pewno są tutaj. No, cudnie. O, to może mówmy odrobinę ciszej. Ale co się z wami działo? Próbujemy się z wami skontaktować od ponad doby. O, zapomniałem doładować telefon. Jak to, masz telefon na kartę? Stary, na abonamencie strasznie rżną. No co, komórka padła. Znowu? Dobra, już, mniejsza z tym. Nie zgadniecie, co odkryliśmy. Wszystko mam tutaj. Nie dość, że siatka szpiegowska królowej sięgała aż tu. Szpiedzy należeli do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Okultystyczna służba specjalna, szkoła nocy, klub piekielnego ognia, zakon złotego świtu były powiązane. Czyli John Dee. I Francis Walsingham, i Walter Riley, i twój praszczur Drake siedzieli w tym razem. Im chodziło o władzę. Kontrolowali wrogów poprzez intrygi i strach. Panowie, czekaj. Czyli Marlowe i ekipa. To ten sam tajny zakon. 400 lat później. Przejdźcie do sedna, proszę, co? Właśnie, musimy się streszczać. Dobra, dobra. Tu. Patrz. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Jako na górze, tako i na dole. To właśnie jest klucz do wszystkiego. No to chodźmy na najwyższy punkt zamku. Ha, czyli schodami. Gratuluję. No dobrze, intryga goni intrygę. Wejście musi być ukryte gdzieś w okolicy. Jeżeli to jest ten sam zakon, to... Okej, czyli musimy tylko przejść... Uwaga! Cholera. Padnij! I co teraz? Okej, jedyna droga na wieżę jest obok nich. Super. A co z naszym planem, żeby się wślizgnąć i wyślizgnąć? Że co? Nie możemy się teraz wycofać. Zwłaszcza, że jesteśmy tak blisko. Chodź, znajdziemy inną drogę. Nic dziwnego, że nas... Czekaj, aż dopadną katera. Co z pozostałą dwójką? Koniec z nimi. Talbot zabił ich we Francji. Chciałem powiedzieć, że nic dziwnego, że są w stanie wyprzedzić nasze kroki, skoro... No dobrze. Nie sięgnę tego gościa. Wykurzyć ich! Granat! Kurde, co wytrzymali są. Są ci cholerni snajperzy. No, fantastycznie. Skubańcy są w stanie... Trzy strzały w głowę, kurde, wytrzymują. Gdzie jesteś? Granat! Ach. Dobra. U stóp wieży jest wejście. Dobra, chodźmy na górę. Zobaczymy co i jak. Nie poszło tak źle. Zbierajmy granat. Amo.
Znowu cisza. Jakieś delikatne podmuchy wiatru gdzieś dalej. Okej. Brama, cudnie. Charlie, pomóż mi z tym. Może pomoże, może nie. Tu mamy jakieś przejście wąskie. Nie zmieścisz się tutaj? Widocznie nie ma takiej potrzeby. Idź. Przeszedłeś? Tak, czysto. Mam. No to siup. Nie chciałbym, żeby coś takiego na mnie spadło. W żadnym razie. Dobra, za mną. Ciekawe pistoleciki, co? Mnóstwo broni, ale... Ten karabin, co ja go mam, jest w porządku. Ale wybór mamy zacny. Panowie, łazimy w kółko? No to wygląda. A! Tędy! Uważaj, Nate! Chłopaki, to jest jakiś... Pancerzony skubanie. Chryste. Straszny koks jakiś. Obrzyn by się na niego przydał, co? Albo jakiś ciężki rewolwer. Tu dalej chyba nic nie ma ciekawego? Nie. Są natomiast schody do góry. Oh, what the f... No to niewiele brakowało. Ładnie nas wywaliło. Łajdaki strzelają. Dobrze. Żeby się tu nic nie urwało. Trafiłem dziada? Cholera jasna. Chyba żeśmy zwijali poza zasięg, tam. Dobra. Ponownie jesteśmy w środku. Niespodzianka! Pracuję nad tym!
tu nie... Wybuchło trochę z opóźnieniem, ale wybuchło. Trzeba zmienić ammo. Nic z tego, moi drodzy. No jednak. Trochę nam to zajęło. Ciekawe, że wcześniej tych drzwi nie mogłem otworzyć, no ale... Na górę, chodźcie. Tak to było. Wielki drągal nam wyskoczył. Ze środka. Tam! Hej, osłaniacie nas, dobra? Tylko się pośpieszcie, okej? Nie mamy żadnej osłony. No widoki przepiękne, panowie, ale... Nic dalej nie wiem. Trochę błądzę po omacku, ale... Dłuższą metę nie było to do tej pory problemem. Na pewno tu, na górę. Można wejść i coś sprawdzić. O schodach nie da się wskoczyć tym razem. Dobrze, w porządku. Hej, widzisz to? Jako na górze, tako i na dole. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ale dobrym do czego? Krzyżowcy ukryliby wejście do krypty w widocznym miejscu. Momencik. Tak, patrz. Taki sam symbol jest na mapie Drake'a. Zaraz obok tego. No jasne. Ursa Minor, gwiazda północna. Jedyny stały punkt na nocnym niebie. Idziemy za nią w kierunku zamku. Założę się, że tam jest nasze sekretne wejście. Mogę spojrzeć? Dobra, dobra. Ale chcę to z powrotem. No dobra. Tak jako na górze, tak i na dole. Jeśli trzeba znaleźć... To ją oddaj. Znajdę, co trzeba. Użyję jej. Ursa Major i Ursa Minor. Major i Minor, czyli Wielka Niedźwiedzica i Mała Niedźwiedzica. Ursa, czyli niedźwiedź. Co dalej? Trzeba by połączyć szczyt Wielkiej Niedźwiedzicy i... znaleźć gwiazdę północną. Ogon Małej Niedźwiedzicy. Dobrze, dobrze. Nie takie proste. Ile tu jest gwiazd, chłopie? Ta powinna świecić bardzo jasno. No mój głos to powinno być gdzieś tu. Znalazłem. Zobaczmy, czy uda mi się znaleźć wejście. Powinno być dokładnie pod gwiazdą polarną. Miałem cały czas tam zakreślone L2 i nie widziałem tego. No tak, ukryte na widoku. Chłopaki! Tak, chwileczkę! To by było zbyt proste. Nate! Uwaga! Padnij! Bez tej lornetki znalazłem. Kompletnie oszaleli! Jest. Co jest z nimi nie tak, do cholery? Wszystko rozwalają! Ruch szybko! Tam kabel! Przejdziemy po nim! Ale nie! Kiedy w nas walą! Niech ktoś złapie karabin! Jezus Maria! Leci granat! Nic z niego nie zostanie, jak ich nie zdejmie. Oni się nie poddają. Ja
tu jeszcze został? Skubaniec. Ruchy, lecimy już! To lećmy, jak lecimy, to lecimy. W sensie, że ja lecę pierwszy? Idziemy! Nie, jednak nie. Dobra, jest czysto! Na dawaj, dawaj, Nate, dawaj! Biegiem! Chryste, panie. Dawaj, już, już! Stanowczo kolesie mają za dużo sprzętu. Straciłem snajperkę. Gdzie oni są? Hej, hej! Na dole! Nic wam nie jest? Nie, znajdziemy drogę i zaraz do was dołączymy. Uwaga! Cholera! Hej, popatrz! To ta wieża. A co z sali? Wszystko okej. Okay. Patrz, 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 tam jest. Musimy to sprawdzić. Ale to chyba nie naj... i nie ma go. Super. Lepiej po cichutku. Trzymajmy się razem, odszukać ich.